Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dziś będzie o sprawie w pewnym sensie paranormalnej, którą chyba również możemy zaliczyć do tak zwanych legend miejskich. A sprawa ta dotyczy pewnego miejsca w Szkocji w Wielkiej Brytanii. Miejscem tym jest stary kamienny most, który z niewyjaśnionych przyczyn od lat 50. jest miejscem, gdzie dochodzi do psich samobójstw. Most Overton położony jest niedaleko miasta Dumbarton w zachodniej Szkocji. Jest on częścią posiadłości o nazwie Overton House, zbudowanej w 1895 roku. Pierwotnym właścicielem tego miejsca był prawnik James White. W czasie wojny budynek służył jako szpital dla rannych żołnierzy, a obecnie znajduje się tam restauracja i okoliczni mieszkańcy wykorzystują teren jako miejsce na spacery i pikniki. Most Overton był zwykłą budowlą do lat 50. XX wieku. Wtedy też zaczęły się tam wypadki określane mianem psich samobójstw. W sumie ponad 50, a według niektórych źródeł nawet 600 psów straciło życie skacząc z wysokiego przęsła wprost na kamienisty grunt. Większość ofiar to psy ras myśliwskich – labradory, coli i spaniele. Giną one głównie w słoneczne letnie dni. Świadkami tych wypadków są zwykle właściciele czworonogów. Z ich relacji wiemy, że zdarzenia te wyglądają dość podobnie. Zwykle pies zostaje czymś bardzo silnie zainteresowany, do tego stopnia, że przestaje reagować na komendy swoich właścicieli. Następnie w mgnieniu oka wtrapuje się na przęsło mostu, skąd skacze. Jedna z takich tragedii przydarzyła się mieszkańcy pobliskiej miejscowości Donie Cooper. Miało to miejsce w 2005 roku. Kobieta wraz z mężem, dwuletnim synem i psem rasy Border Collie spacerowała w okolicy posiadłości Overton. Gdy znaleźli się oni w pobliżu mostu, pies bez żadnego ostrzeżenia skoczył z niego. Jak opisuje Donna, po upadku miał złamaną łapę, szczękę i prawdopodobnie uszkodzone narządy wewnętrzne. Choć pies nie zginął na miejscu, to z powodu odniesionych urazów zdecydowano się na jego uśpienie. Podobna historia przydarzyła się pielęgniarce Alice Trevorow. Pewnego razu, gdy kobieta zabrała swoją suczkę rasy Springer Spaniel na spacer do Overton House, ta od razu po wyjściu z samochodu pobiegła w stronę mostu. Gdy kilka minut później sama Alice tam dotarła, pies leżał już nieruchomo na dole. Choć suczka przez pierwsze dni po upadku ledwie mogła chodzić, to jednak udało jej się przeżyć. Opisów podobnych historii jest mnóstwo. Części zwierząt udało się przeżyć, ale wiele z nich niestety zginęło. Na pytanie, dlaczego takie zjawisko ma miejsce, od lat próbują odpowiedzieć zwierzęcy behawioryści i historycy. W sumie powstało kilka teorii mających na celu wyjaśnienie tajemnicy mostu Overton. I jak możecie się spodziewać, część z nich przypisuje miejscu paranormalne moce, które popychają zwierzęta do odebrania sobie życia. Pierwsza z takich teorii związana jest z mitologią celtycką. Według niej okolice mostu Overton uznawane są za pogranicze świata realnego i świata zjaw. Psy miałyby wówczas wyczuwać istoty z innego wymiaru i ze strachu bądź w pogoni za zjawą skakać z kilkunastu metrów. Zwolennikami tej teorii, o dziwo, jest bardzo wielu właścicieli czworonogów. Często twierdzą oni, iż ich zwierzęta widzą, słyszą i czują więcej niż oni sami. Inna teoria związana jest z historią o ojcu, który próbował zabić swojego syna, zrzucając go z mostu. Wydarzenia te miały mieć miejsce w październiku 1994 roku. Wtedy też mężczyzna imieniem Kevin Moy zrzucił swojego dwutygodniowego syna Egana z mostu Overton. Swoje działanie motywował tym, iż widział w noworodku diabła. Ta historia według różnych źródeł ma inne zakończenie. Jedne z nich podają, iż chłopiec zmarł kilka dni później w szpitalu, inne natomiast, iż przeżył, ale jako nastolatek popełnił samobójstwo. Ostatnia z podobnych teorii mówi o zjawie nazywanej Białą Damą. Kobieta miała mieszkać w posiadłości wraz z mężem na początku XX wieku. Ten jednak nagle zmarł, a pogrążona w rozpaczy wdowa ponoć całymi dniami chodziła w okolicy mostu, szukając go. Zmarłym mężczyzną miał być John White, syn pierwszego właściciela dworu Jamesa White'a. O wydarzeniach tych w swojej książce pisał nauczyciel i religioznawca Paul Owens. Według dwóch ostatnich teorii to właśnie duchy zmarłych mają prowokować psy, by te skakały z mostu.
Ostatnia, najbardziej przyziemna z hipotez, mówi, iż psy wabione są przez zapach norek. W latach 50., czyli wtedy, gdy zaczęły się domniemane samobójstwa, lokalny biznesmen założył w okolicy posiadłości farmę norek. Biznes niestety nie przetrwał, a zwierzęta wypuszczone na wolność zadomowiły się tam na stałe. Kilka lat temu sprawę badał psi psycholog dr David Sands. Odwiedził on most wraz ze swoim psem, labradorem Hendrixem. Zaobserwował wówczas, że zwierzak rzeczywiście wydaje się zaniepokojony. Behawiorysta zastanawiał się, który zmysł czworonoga o tym decyduje. Wykluczył wzrok, bo ściany mostu są zbyt wysokie, by pies mógł coś przez nie widzieć, a także słuch, gdyż w okolicy nie występują nietypowe dźwięki. Pozostał więc węch. Okazało się też, że pod mostem swoje gniazda mają wiewiórki, myszy i norki. Dr Sands poddał później testom 10 psów, aby stwierdzić, który zapach mógł je przyciągać. 70% badanych zwierząt zwróciło uwagę jedynie na zapach norek, ignorując pozostałe. Jeszcze jednym faktem potwierdzającym tę tezę jest to, iż na moście tracą życie głównie psy ras myśliwskich, a więc takie o bardzo dobrym węchu. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Dziękuję za wszystkie lajki, komentarze i pozytywny odbiór mojego pierwszego filmu. Gdy jesteście zainteresowani tematyką zjawisk paranormalnych i true crime, zapraszam do śledzenia mojego kanału i subskrybowania.